Czy wszystkim ci odpada na pytanie, czy Basza pokaże twarz? Co takiego Basza ukrywa, że nie pokazuje swojej twarzy? No właśnie na te pytania i inne dzisiaj odpowiadam w dzisiejszym filmie, na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Mam też do Was prośbę, żebyście wyłączyli ad bloka na ten czas, kiedy oglądacie moje filmy, dzięki temu wspieracie moją twórczość, moje tutaj, nagrywanie filmików na YouTubie. Zyski są niewielkie, ale zawsze po prostu to większy praktycznie yy, wpływ tak, z tytułu reklam, a jak ale używacie adblocka, no to praktycznie twórcy nic nie zarabiają. No właśnie, i dlaczego po prostu nie pokazuję twarzy, czy ukrywam coś takiego, tak? Takie się pojawiają pytania. No Znaczy tak, mogę pokazać twarz, to może być jakiś na przykład specjal, możemy się mówić, że to, nie wiem, będzie pół miliona subów, albo milion subów, zrobimy to na jakiś po prostu specjal z okazji no tutaj subskrypcji, tak? Nie wiem, jak wbijecie pół miliona subskrypcji, czy milion, to po prostu pokażę twarz. Natomiast tak, czy ja ukrywam twarz? Nie ukrywam, po prostu... Taka forma jakby nagrywania jest dla mnie wygodniejsza ponieważ e, gdybym tutaj e, tak, mógłbym nagrywać takie jakby vlogi z, z kamerki, przedstawiać swoją twarz i mówić, natomiast musiałbym za każdym razem ustawiać pewnie światło, e, tak, e, musiałoby to się odbywać takie, musiałbym praktycznie przygotować do tego e, jakby takie studio, można powiedzieć, w ten sposób, tak, a tutaj jest to wygodniejsze jakby dla mnie po prostu do nagrywania, tylko przez to, tak, tylko przez to, bo to jest spowodowane, e, także e, dlatego po prostu jakby nie pokazuję twarzy, e, tak, a nie dlatego, że coś tam mam do ukrycia czy coś innego. Natomiast, no tak, powiedziałem, no, mógłby na nagrywać na przykład vlogi czy, czy w, w inny sposób, ale to tak, musiałbym przygotować pewnie dźwięk mieć mikrofon jakiś po prostu tutaj e, przy koszuli, tak, czy po prostu przy swetrze e, do tego od odpowiednie oświetlenie. Tak, czyli musiałbym praktycznie tutaj zrobić spokoju, pokoju tak, tak jakieś takie mini studio. No a w, te, w ten sposób taka forma po prostu nagrywania dla mnie wygodniejsza, tak po prostu jest ona, ona po prostu wygodniejsza. Musiałbym pewnie zaadaptować wtedy tak specjalnie, zrobić jakieś studio, żeby w ten sposób jakby nagrywać. No i, i tylko do tego, tak. Nie ma tutaj żadnego po prostu innych praktycznie przesłanek. Poza tym, no często nagrywam filmy, czasami to są po prostu po 3-4 filmy w ciągu dnia, więc jakbym miał takie studio też w ciągu. Dnia zmienia się pogoda, oświetlenie, i tak dalej, musiałbym pewnie opuszczać tutaj jakieś rolety czy żaluzje, tak? Włączać światło to by po prostu dużo czasu, jakbym poświęcał, jakby na takie kwestie tutaj techniczne, tak? jakby Ludzie, którzy pracują w mediach, w telewizji, mają wygodnie o tyle, o tyle, że tam są praktycznie od tego wszyscy ludzie, tak, jest dźwiękowiec, montażysta, reżyser, realizator, producent, oni przychodzą, można powiedzieć, w cudzysłowie na gotowe, tak, i przychodzą, prowadzą dany program. No ja bym tu musiał wszystko praktycznie skoordynować, tak, jeśli chodzi o praktycznie o całe działanie, dźwięk, obraz i tak dalej, włączyć oświetlenie i to byłoby po prostu trudniejsze, skomplikowane, tak. Często są takie na przykład. Te tematy, które są tematami jakby krótkoterminowymi. No, no to tutaj tak, temat, który będzie ważny praktycznie jeden czy dwa dni, także no nie wiem, czy to miałoby sens takie po prostu nagrywanie. No ale rzeczywiście jeżeli tego chcecie, no to mogę pokazać twarz na jakąś tam tutaj liczbę subskrypcji, tak? Jakąś większą, nie wiem, pół miliona czy milion subów, jak będzie, to rzeczywiście mogę pokazać. Myślę, że to nie jest jakiś problem po prostu w ten sposób, jak nagrywam, tak? Bo wiem, że wiele osób tak naprawdę puszcza moje filmiki, na przykład robi sobie inne sprawy, czy tam zajmuje się innymi sprawami na komputerze, a te filmiki po prostu lecą w tle. Bardziej to też tak traktują jak takie odsłuchy, tak? Jako po prostu podcast. Więc to też jest bardzo bardzo fajne, sympatyczne, że praktycznie to leci gdzieś z boku, oni wykonują swoją, swoje rzeczy, tak, czy bardziej może jako charakter radia, no w każdym razie po prostu tak to, tak to po prostu wygląda, tak. Poza tym często jak na przykład nagrywam filmy, posiłkuję się różnego rodzaju danymi, informacjami, mam do notatki, tak, zaglądam do, nie, do nich, jakby na przykład nagrywał tutaj filmiki, tak, face to face, wprost, kamera na, wprost ustawiona do mojej twarzy, to mogłoby to być niegrzeczne, tak jakby nie patrzył wprost praktycznie w kamerę, no tak, by nie patrzeć drugiemu człowiekowi w oczy, jak się rozmawia, tylko by na przykład miał oczy w notatkach, czy po prostu w, w informacjach, tak? No, a wiadomo, że tych tematów jest mnóstwo różnych, często są po prostu to dane, tak, czy informacje, no człowiek nie jest w stanie praktycznie tego wszystkiego zapamiętać, tak, i często się po prostu posiłkuje jakimiś informacjami, notatkami spisanymi, często cytuję pewne wypowiedzi, tak, więc musiałbym po prostu zaglądać materiały, więc no to by było, no chcieliby się człowieka, który praktycznie na kamerę jest nastawiony i cały czas ma oczy skierowane w dół, tak, czy po prostu na swoje notatki, no to mogłoby być po prostu by takie niemiłe czy nie i to właśnie może dlatego nie nagrywam, a tak to nie jest w żaden sposób, to nie jest podyktowane, tak, bo przecież można takie, takie coś po prostu zrobić, można to no, nagrywać. Także to jest odpowiedź właśnie na tą kwestię, dlaczego nie pokazuję twarzy, czy pokażę w końcu twarz, czy też nie, jeśli właśnie chodzi o tutaj ten kanał. Natomiast no tak mówię, no przygotowuję się do tych filmów, robię rzetelnie, sumiennie, specjalnie dla Was. Też chcę po prostu, żeby ten czas, który poświęcacie praktycznie na te filmy, te 10 minut, żeby to nie był czas zmarnowany, tak, cytuję wypowiedzi, szukam informacji w źródłach, w internecie i tak dalej. To nie jest tak, że coś mówię praktycznie od czapy, czy od głowy, tak. Oczywiście mówię, ale to też jest po prostu wszystko poparte danymi informacjami, cytatami, więc no chcę dostarczyć po prostu jak najwięcej informacji, żeby jakby widz, który wychodzi po tych 10 minutach, rzeczywiście, no, był zadowolony, tak, żeby powiedział, że nie zmarnował tego czasu, tak? żeby to nie było lanie wody. Opowiem w ten sposób, że to nie było właśnie lanie wody tylko żeby rzeczywiście to była skondensowana informacja, tak i, i też poparta jakby moimi przemyśleniami, argumentami czy na przykład przedstawiam przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego, no to je rozszerzam, rozszerzam je też w kontekście zdarzeń z przeszłości w przyszłości, tak, w kontekście innych ostatnio na przykład Jasnowidz mówił na temat wojny, że będzie miała miejsce wojna na Bliskim Wschodzie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, tak ja to rozszerzyłem o to, że praktycznie ceny paliw wzrosną, no bo to jest naturalna rzecz, że jeżeli dojdzie do konfliktu tu na Bliskim Wschodzie, tam gdzie są praktycznie tutaj gdzie ropa jest wydobywana, no to wiadomo, że to wpłynie praktycznie na cenę baryłki roby na świecie, a wiadomo, że Polska kupuje tak, tą ropę ze świata, bo przecież nie produkujemy, nie mamy zasobów, więc to automatycznie się przełoży. Także no tutaj to, to wymaga też po prostu pracy, tak, dlatego zawsze mam do Was prośbę, żebyście wyłączyli adblocka, żebyście stawili suba i jakby łapkę do góry, bo dzięki temu jakby podziękujecie mi za moją pracę, mój wkład, tak, na YouTubie. To dla Was tak naprawdę tam nic Was nie kosztuje tej łapka do góry, czy zostawienie suba, a właśnie dzięki temu kanał się rozwija, tak, może dotrzeć do większej grupy odbiorców, więcej osób może się o tym dowiedzieć, bo bardzo często jest tak, że na przykład ludzie, którzy przychodzą, oglądają mój kanał, e, mówią po jakimś czasie, że mówią, kurczę, twój kanał tyle czasu już jest, a ja dopiero teraz go zaważyłem, zaważyłam, po prostu oglądam teraz wszystkie te filmy, wracam i tak dalej e, i nie żałuję, tak. No właśnie, tak i właśnie dzięki tym subom, dzięki po prostu tym łapkom do góry, kanał ten może dotrzeć do, do, do większej grupy odbiorców, tak, do po prostu większej grupy odbiorców, a to tak naprawdę nic nie kosztuje, tak? I tak nie ma tych subów, ani jakichś tych łapek do, do góry, tak bardzo dużo. Tak? Na, tak niektórzy youtuberzy, którzy mają po 2-3 miliony, po 4 miliony praktycznie subskrypcji, no rzeczywiście, to jest bardzo przydatne, tak? To jest po prostu bardzo przydatne, jeśli chodzi właśnie o tą działalność na na YouTube, tak, no to jest to jakby niezbędne, trzeba prosić, no niektórzy mówią, że to się żebra po prostu o te łapki tak do góry, czy o te subskrypcje, moim zdaniem, że nie, po prostu no to jest taka systematyka jakby pracy, tak, no tutaj się liczą te subskrypcje, liczą się te łapki do góry, dlatego właśnie zawsze proszę o te łapki do góry, czy o subskrypcje na kanale, no bo rzeczywiście one mają duże znaczenie, tak, duże po prostu znaczenie dla rozwoju kanału, tak? Rozwoju kanału. Chociaż niektórzy mówią, że one nie mają znaczenia, niektórzy mówią, że mają znaczenie, no różne tam są tak jakby same subskrypcje nie są wyznacznikiem ani popularności, ani tego, że po prostu ten że będzie więcej osób oglądało, ale rzeczywiście no, no warto mieć po prostu te suby i te tutaj łapki do góry, tak pod tym filmikiem, rzeczywiście te filmiki się podobają, a no jest też taka grupa odbiorców, którym naprawdę śledzą praktycznie wnikliwie każde przepowiednie wizje, wypowiedzi Jasnowidza Jaskowskiego, no bo myślę, że to jest naprawdę bardzo ciekawe, tak, wiedzieć, co się wydarzy w przyszłości, przynajmniej po prostu mieć zarys tego, co się wydarzy w przyszłości, na pewno to jest po prostu bardzo ciekawe dla ludzi, tak, no móc tak naprawdę przewidywać przyszłość, no każdy z nas by chciał, tak, na przykład byśmy mogli wiedzieć po prostu, co się wydarzy w historii, czy po prostu w polityce, czy w społeczeństwie to według mnie po prostu no, to jest duża, e, duża po prostu przewaga tak, dla, dla takich ludzi, którzy mają ten dar, tak na przykład Jasnowic tutaj Jackowski. Także myślę, że wyjaśniłem tą kwestię, tą sprawę. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry właśnie o tych, o której wcześniej mówiłem. Tak, i napisz w komentarzu, co na ten temat sądzisz. Może być może my macie jakieś pomysły na nowe tematy na kanale, tak, żeby rzeczywiście jakieś nowe pomysły, projekty, być może przepowiednie kogoś innego, jakichś innych jasnowidzu przedstawić na kanale. Jestem ciekaw w Waszych opinii. Otwarty jestem. Też na Wasze po prostu sugestie. Pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie się. Cześć!